No i witam w kolejnym odcinku. Miałem tego nie dodawać z naprawa zerwanego gwintów tam w Głowicy, ale mówię, może fajny odcinek wyjść, może komuś się przyda. Łańcuszek jeszcze nie założony, jak widzicie, chociaż na filmie pewnie poprzednim już tam skończyłem go składać, bo nie wiem w jakiej kolejności to dodam. Także łańcuszek już nowy czeka. Dwa gwinty, o których mówiłem, zerwane. O tyle dobrze, nie jest ta dziura na wylot. Także powinno to się udać. Tu sobie zabezpieczyłem, żeby mi się tam w zaworki nic nie sypało. Tu z boku może się sypać, to tam później wyciągniemy odkurzaczem. Ale można zawsze sobie jeszcze trochę zabezpieczyć, żeby to lepiej wyglądało. Choćby mi się tu nasypało, to i tak tam na dole mam wszystko rozebrane. To też chcę zrobić to od razu, bo tak czy tak muszę mieć mostek ściągnięty. No, ile się nasypie, to się nasypie. Tak jak mówię, a reszta po prostu się wyciągnie jakoś. No i co, jak naprawić taki gwincik? Nie wiem, czy się uda. Wiertło, taki zestawik fajny mam, wiertło. Żeby tylko było jak podejść, 6-8 mm. Wkładka będzie ósemka, znaczy gwint będzie ósemka. No i po prostu, żeby ta stara śruba została, no bo innej tu nie założymy niestety. Ostatnie dwie wkładki? Trzy. No, dwie takie wkładeczki. Niestety nie mam wybijaka do nich, ale mam inny sposób trochę na to, bo tu jest taki cypel, go musimy na końcu urwać i on nam tam w silniku zostaje. Ale to coś poradzimy też. Pierw rozwiercamy na 6-8. Później gwintownik będzie... Który ten? To jest jaki? Ósemeczka, no. Dwie ósemeczki, żeby tylko było jak tu nagwintować. Będę musiał coś wymyśleć, bo takim zwykłym tym na uchwytem nie podejdę. Ale może coś ogarniemy. Pierw i tak trzeba zrobić dziurę, bo te gwinty nic a nic nie trzymają. No i co, wiertamy. Nie wiem, jak to tam widać wszystko. Tak jak mówię, choćby tu jakieś wióry, chodzi mi tylko o zawory, żeby tam nie poleciało, a tu później to i tak umyję tam. No, tu troszkę poleci, ale to umyjemy sobie później ładnie, albo wypsikamy kompresorkiem i będzie gitarka. No i co, teraz gwintowniczek, ósemeczka. Pierw ten wstępny. Tylko teraz tak, jak go tu założyć, żeby... Muszę nasadką jakąś, ale nasadka znowu nie pasuje z tego, co mi się wydaje. No właśnie. Dobra, tak sobie zrobiłem, że sobie nabiłem troszkę 5,5 bit. Tak wchodzi z oporem do tego przeduszka. I nasz gwintownik. A może nawet by tak poszło. Kurna, aby było jak oryginał, patrzcie. Ale nie, to chyba mi nie przejdzie tu. Nie, chociaż? No nie, nie przejdzie. Dam sobie trochę smaru. Tak, powinien być specjalny płyn. Wiem. Ale nie mam. I teraz prosto, żeby szło. Próbujemy gwintować, nie? Żeby tylko złapało. O. No i już nam zbiera, tu widać fajnie. Ten pierwszy to on bardzo lekko idzie, bo to jest, tak jak mówię, amelinium. On jest taki wstępny, że delikatnie nam ścieżkę robi. Wykręcimy, wydmucham wszystko.
Sprawdzę, ile to mi może wejść jeszcze. Proszę bardzo, ile wiórów. Honda będzie lżejsza. No i już jest tam ładny gwint. No i dobra, mamy przegwintowany tym wstępnym, on jest taki delikatny bardzo. Teraz sobie weźmiemy tym, żeby już gwint był taki właściwy. Wyciągnę sobie jakoś tą nasadkę teraz, co nabiłem. I jedziemy z kolejnym gwintownikiem. I co, nie będę pokazywał, może mam założony gwintownik właściwy. Trochę smaru. I jadę z koksem tą i tą dziurkę. I za chwilę działamy dalej. Fajnie idzie, wiercimy drugą dziurę, trochę w przyspieszonym tempie. Tu się podejdzie, też się jakoś podejdzie. No i dobra, proszę ja was, przegwintowane mamy na większą, będziemy sobie zaraz dawać wstawkę, ja sobie te wszystkie opiłki pozbieram, odkurzę, umyję tu wszystko ładnie, żeby nic nie było i widzimy się za chwilę, pokażę jak te gwinty wyszły, także do dzieła. Kulica wyczyszczona, ani nie ma jednego jakiegoś tam opiłka, jak wyciągnąłem, ostatnio kupiłem do odpowietrzania hamulców sobie ten przyrząd. Założyłem na kompresor, nacisnąłem, tu wciągało, opiłki wszystkie, gumowy przewód, wszędzie szło dojść i opiłki do środka wciągało. Takie małe wykorzystanie. Zdjęcie wam pokażę, jak ten gwincik wyszedł. No i dobra, teraz pokażę, na czym polega ten patent ze sprężynką. Sprężynka, tu mamy takie zakończenie, żeby sobie założyć jakiś, powinno się taki wkrętak założyć, ale ja śrubokręt zakładam i wkręcam. Później ułamujemy tą końcówkę i ten. No tu nie będzie przeszkadzało, jak ją ułamiemy w środku. Chociaż może przechylę go i tam wydmucham to. Ten koniec cały, co ułamie, ale to tam nie powinno przeszkadzać. Ja daję zawsze trochę kleju do gwintów na nią. Nie żałuję, bo to... Ona się nie wykręci, bo ona tylko, jak już ją wkręcimy, to ona już nie idzie jej nawet wykręcić. Ale nie zaszkodzi na pewno. Wkładamy tym haczykiem na dół. Bo tylko w tą stronę idzie wkręcić. I wkręcamy sobie. Troszkę mam za gruby śrubokręt, ale może pójdzie. Coś cięższego znaleźć niestety. O, może ten bicik będzie dobry. Wkręcamy tak, żeby po prostu było. Weszło dalej niż płaszczyzna głowicy. Nie było żadnego zadzioru. Jeszcze troszkę.
I takim oto sposobem oryginalna śrubencja nam wchodzi tu. Ładnie się wkręca, trzyma. I tyle. O to chodzi, żeby właśnie oryginalną śrubkę zastosować, bo no, ósemki tu nie wkręcimy, nie? Musi być taka, jak jest przeznaczona. No więc co? Byłoby na tyle. Ja już to sobie, jak łańcuszek założę, to sobie poskładam wszystko do kupy. Myślę, że wszystko wiadomo, o co chodzi w tych całych wstawkach. Jest trochę roboty, bo no, musi być dziura, która nie przechodzi do silnika. Chociaż kiedyś u siebie ten korek od spustu oleju też tak robiłem. Później parę razy przelewałem olej, no i nie było wyjścia. Ale dobra, w tym odcinku to wszystko, także składam to i widzimy się w następnym odcinku. Narka.